Otóż idę ja sobie raz ulicą, nagle patrzę, coś leży. Takie niewielkie, szare, leży i nie rusza się. Podchodzę bliżej, jeszcze bliżej, przyglądam się i poznaję. To rozum. Ktoś zapewne przechodził tędy i po drodze zgubił rozum. Ciekawe kto. Wygląda mi ten rozum na męski, taki poważny, o rozmiar średni, stan rozumu mało używany. Co robić, myślę? Zostawić tak rozum na ulicy nie wypada, chodzić od człowieka do człowieka i przyglądać się, czy mu rozumu nie brak, nie uchodzi. Zresztą, po czym ja poznam, kto u nas ma rozum, a kto go nie ma? Na oko to tak nie widać. Poszedłem z tym rozumem do gazety. Ogłoszenie wypisałem, znaleziono rozum, męski, stan bardzo dobry, prawie nowy, wydrukowali. Czekam tydzień, dwa tygodnie i nikt się nie zgłasza. Oj, głupi ja, człowiek niemądry. No jakżeż on ma się zgłosić, skoro jego rozum jest u mnie? Przypuśćmy, że mu ta gazeta wpadnie do ręki, że on przeczyta to moje ogłoszenie, to co on z tego zrozumie? Nic, bo on nie ma rozumu. Poszedłem z tym rozumem na milicję. Rozum, mówię, znalazłem taki i nie wiem, co z nim zrobić. No, milicja też nie wiedziała, bo skąd ma wiedzieć? A gdyby rozum był skradziony, mówią, bardzo proszę, moglibyśmy się zająć. Znaleziony, nie my, biuro przedmiotów znalezionych przy tramwajach się znajduje. Mówię, chwileczkę, panowie, przecież tramwaje u nas dochodzenia nie zrobią, a tymczasem my musimy wiedzieć, czyj to rozum. U mnie on leży zupełnie bezczynnie, a tymczasem komuś może się przydać. No i zgodzili się. Dochodzenie przeprowadzili, nawet niedługo trwało, coś tam głowy prześwietlali, czy coś w tym rodzaju. I cóż się okazało? Więc okazało się, że ten rozum do niedawna należał do pewnego skromnego urzędnika, który wysoko awansował. Pobiegłem do niego z tym rozumem, przyjął mnie grzecznie, rękę podał. Proszę, zawołałem, oto pańska zguba i chlast mu ten jego rozum na biureczko. Mówi, co to? Nie poznał. Mówię, rozum, pański rozum znalazłem, odnoszę. Jakżeż on się wtedy zdenerwował, jak krzyczał na mnie, pięścią wygrażał. I wyrzucił mnie razem z tym swoim rozumem za drzwi. Ja nie mam pretensji, człowiek bez rozumu do wszystkiego jest zdolny zresztą. Nie mógł się przyznać, że sobie urzędował na takim stanowisku bez tego rozumu, więc zabrałem ten jego rozum, wyszedłem na ulicę i wyrzuciłem. Nurtował mnie jednak niepokój. Jakżeż on sobie daje radę na takim stanowisku bez tego rozumu? No i na drugi dzień zatelefonowałem do jego sekretarki. Dzień dobry, mówię. Dzień dobry, odpowiada sekretarka. Proszę pani, chciałem się zapytać, czy pani szef nie ma przypadkiem zastępcy? A ma, odpowiada sekretarka, dwóch zastępców. A skoro ma dwóch zastępców, to wszystko jasne. Po diabła mu rozum.